Raz, raz, raz. Dobra, chyba mnie słychać. Więc mamy już drugie potwierdzenie, że możemy zaczynać, więc spróbujmy tym razem. Więc moja prezentacja będzie o bankowości. Porozmawiamy sobie tak naprawdę o bezpieczeństwie bankowości jako użytkownicy, jak banki nas zabezpieczają, jak dostawcy kart nas zabezpieczają, jak te transakcje są bezpieczne itp. Rano zobaczyłem, że Adam, jakieś 2-3 godziny przed moją prezentacją, również miał prezentację o bankowości. I tak sobie myślę: Kurczę, Adam na pewno zrobi fajną prezentację tutaj, będzie show. No i ciekawe, czy nie opowie tych samych rzeczy, co ja i tak dalej. I tak stwierdziłem, że żeby się nie stresować, to tak lekko się spóźniłem na jego prezentację, więc nie mam zielonego pojęcia, o czym opowiadał. Więc jeżeli się będę powtarzał, a mam nadzieję, że nie, to wybaczcie. Ja nazywam się Mariusz Zaborski. Pracuję w firmie Will Systems. My robimy takie fajne appliance różnego typu. Jednym z naszych flagowych rozwiązań jest Fudo, które służy do monitorowania ruchu sieciowego, do monitorowania sesji administracyjnych, SSH, RDP itp. Bez reklamy, dokładnie. Jeżeli ktoś by chciał porozmawiać, zakupić, to zachęcam. Tutaj oferty są dostępne. Dokładnie. Jestem także komiterem w projekcie FreeBSD, najlepszego systemu operacyjnego, jaki jest. To oznacza, że mam bezpośredni dostęp do kodu źródłowego. Mogę go modyfikować na oficjalnym repozytorium projektu. Więc nasze menu na dziś to jest, zaczniemy od autoryzacji transakcji. Porozmawiamy sobie, w jaki sposób na dzień dzisiejszy autoryzujemy transakcje bankowe. Potem przejdziemy do bezpieczeństwa kart kredytowych. A na koniec porozmawiamy sobie o takich różnych smaczkach spoza Polski, które tam gdzieś zasłyszałem, które ktoś mi opowiadał z różnych podróży. No, mam nadzieję, że będzie ciekawie. Więc zacznijmy od autoryzacji transakcji. Najpierw taka mała dygresja terminologiczna, że bardzo często uwierzytelnienie i autoryzacja są stosowane zamiennie. Często mówi się, że o, uwierzytelniłem transakcję i tak. Wydaje mi się, znaczy jest to oczywiście błąd, ponieważ uwierzytelnienie jest przedstawieniem jakichś tam swoich kredensiali, hasła, loginu i zalogowanie się do systemu, potwierdzenie, że ma się dostęp do systemu. Autoryzacja polega na pokazaniu, że daną operację możemy wykonać, że, że dana operacja w danym systemie jest dozwolona, że możemy daną operację wykonać i oczywiście Często właśnie, nawet jak rozmawiam z ludźmi z bezpieczeństwa, te, te dwa terminy są często zamieniane między sobą. I oczywiście, jak teraz się wymądrzyłem, to łapcie mnie za każdym razem, gdy będę mylił te dwa, dwa, dwa terminy. E, więc, możliwe sposoby ataku. E, Jednym z najpopularniejszych sposobów ataku jest poprzez podmianę strony www.banku, banku, przedstawienie nam jakiejś fałszywej strony. Użytkownik się loguje, może na przykład przechwycić nasze właśnie dane uwierzytelniające, czyli login, hasło. Czasem może przechwycić jakieś inne, inne dane od nas. Innym sposobem ataku jest samodzielne. Możesz samodzielnie przeprowadzić operację, czyli ukradł nam jakieś dane, może się zalogować do naszego banku i wykonać operację za nas, albo powtórzyć już wykonaną operację. Czyli nagrał jakiś ruch, który był na sieci, albo najczęściej ruch, który był na sieci, na sieci i wysłać te same pakiety do banku i, i powtórzyć tą operację, albo poprzez przechwycenie jakichś danych autoryzacyjnych powtórzyć daną operację. Więc y, wyróżniamy takie, jakby, trzy y, typy ataków. Może to być zrobione poprzez malware, czyli przez jakieś tam y, oprogramowanie zainstalowane na naszym komputerze, na naszym y, telefonie. Przez phishing, czyli poprzez y, podstawienie jakiejś tam strony, którą, którą ktoś tam sobie sklonował i podstawił pod jakimś innym adresem, na przykład zamiast y, Podmienił jedną literkę, tak? zamiast w nazwie banku M, podmienił na N, i ktoś wszedł przez przypadek i, i się zalogował, y, i zalogował się danymi. I możemy także mieć atak typu Man in the Middle, gdzie atakujący stoi gdzieś tam po środku i podsłuchuje nasz, nasz ruch z bankiem. Tutaj też nie przez przypadek. Y, Przedstawiłem taki obrazek, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale w mediach taka kolejna dygresja, często właśnie hakerzy są przedstawiani jako ludzie tam w rękawiczkach i, i w maskach. Ja właśnie tak sobie wyobrażam, że jak robimy jakieś testy penetracyjne, to właśnie powinniśmy siedzieć w takich maskach i klikać na komputerach. Jednym z, z, ze sposobów Autoryzacji transakcji są karty TAN, tak zwane karty z drapki. One są wydrukowane z jakimiś tam predefiniowanymi hasłami. Problem z tą metodą jest taki, że hasło nie jest w żaden sposób związane z transakcją, czyli uwierzytelniamy się w naszym banku, definiujemy jakąś tam y, transakcję, którą chcemy wykonać i podajemy kolejne hasło z karty TAN, którego jeszcze nie wykorzystaliśmy. Jedną z głównych y, zasad, y, które powinniśmy y, kierować się y, przy projektowaniu takiego systemu, y, autoryzacji, to jest to, żeby hasło można było wykorzystać tylko i wyłącznie jeden raz. W ten sposób wykluczymy jakby możliwość powtórzenia tej samej operacji. A tak naprawdę powinniśmy w ogóle unikać tego typu rozwiązań, no bo są one Dość słabe, bo są podatne na właśnie phishing, możemy postawić jakąś stronkę banku i zacząć pytać o losowe, losowe numery z tej karty i poczekać po prostu, aż użytkownik banku no, dojdzie do tego numerku, który znamy i wtedy wykona wielką transakcję, tam na 40 tysięcy złotych, czy, czy coś takiego. Także gdy projektujemy taki system, Warto się zastanowić, czy powinniśmy pytać za, za każdym razem o to samo hasło w momencie, kiedy podaliśmy, kiedy użytkownik poda złe hasło. Z jednej strony z punktu widzenia bezpieczeństwa powinniśmy zawsze pytać o to samo hasło do skutku, ze względu na to, że może dojść do jakiegoś ataku DDoS, po prostu użytkownik... Atakujący będzie się logował do naszego konta bankowego i zużyje nam wszystkie numery karty za każdym razem, żeby zrobić jedną transakcję, będziemy musieli czekać na, na otrzymanie nowej karty. A z drugiej strony y, jest to bardzo niewygodne dla, dla użytkownika, bo jeżeli te karty, zdrapki są dość łatwo, y, łatwo je zniszczyć. Jak zdrapujemy takie hasło, to możemy przez przypadek zniszczyć jakąś cyfrę, no i wtedy. Trzeba się komunikować z bankiem, żeby nam odblokował y, albo przesunął ten, ten numerek o następny, żeby pytał o nas o następny raz, y, o następne hasło. Y, jednym z najbardziej chyba popularnych metod y, autoryzacji transakcji są tokeny czasowe. Y, znów y, nie, jest to jakby tam urządzenie, które generuje nam jakiś krótki y, krótką liczbę, którą musimy przepisać do, do naszego systemu bankowego. Znów mamy problem z tym, że hasło jest totalnie niezwiązane z transakcją, to znaczy no, nie wiemy tak naprawdę jaką transakcję uwierzytelniamy. autoryzujemy. I taka, i taka ta metoda jest także podatna na wszelkiego rodzaju many the middle, czyli możemy się gdzieś tam... Stawić w środek i na przykład podmienić dane do transakcji albo nasz malware zainstalowany na, na komputerze ofiary także może podmienić takie dane i ofiara w żaden sposób nie jest w stanie zweryfikować, czy prawidłową transakcję autoryzuje. W pewnym momencie popularne były także podpisy cyfrowe. które no, są dość drogim rozwiązaniem, ponieważ jest potrzebny zewnętrzny, zewnętrzny czytnik do kart, który zawiera klucz do, do podpisywania transakcji. Tutaj znów jest problem taki, że niby te dane, które, które wpisujemy, są związane z, z transakcją, ale które, które autoryzujemy, są związane z transakcją, ale cały sterownik, cały sprzęt, ca, cały. Sterownik jest na komputerze ofiary, czyli znowu możemy jakimś malwarem wpływać na to, co tak naprawdę podpisujemy. Jeżeli użytkownik nie jest zbyt, zbyt związany z bezpieczeństwem, prawdopodobnie po 3-4 dniach zostawi taką kartę w naszym, przy komputerze, włożoną najprawdopodobniej w ten czytnik kart. No i tutaj znowu możemy próbować albo e, autoryzować jakieś transakcje bankowe. Nawet jeżeli mając tylko dostęp do, do komputera, no bo karta jest cały czas włożona, albo może próbować wykrać w jakiś sposób nasz klucz. Jednym z najbardziej popularnych w tej chwili metod autoryzacji transakcji to są kody SMS, albo zwane inaczej MTAN. No, tutaj już jest troszeczkę lepiej, bo dane są jakby związane z transakcją, ponieważ w momencie, kiedy wykonujemy daną transakcję, bank wysyła nam SMS-a z konkretnymi informacjami na temat tego, gdzie wykonujemy, gdzie wykonujemy przelew, na jaką kwotę wykonujemy przelew, no i otrzymujemy także w końcu to hasło. Niestety ta, ta metoda także nie jest pozbawiona problemów. Jednym z tych problemów to jest, kto jest odpowiedzialny za tego SMS-a. Czy jest to odpowiedzialny bank czy operator sieci? Jeżeli, na przykład, do operatora sieci przyjdzie ktoś z podrobionym naszym dowodem osobistym i wyrobi sobie duplikat naszej karty SIM, no to. Kto będzie za to odpowiadał, że, że została wykonana jakaś inna operacja? No tutaj jakby nie mamy jasności, możemy też sobie wyobrazić na przykład podstawienie, jeżeli to jest już bardzo, bardzo precyzyjny atak na konkretną osobę, możemy wyobrazić sobie nawet podstawienie jakiejś stacji GSM i Podłączenie, znaczy wystawienie jej tak, aby telefon ofiary łączył się z naszą stacją GSM, a dopiero po naszej stacji GSM łączył się do stacji operatora. I tutaj znowu nie jest do końca jasne, no, kto będzie odpowiedzialny za, za przechwycenie tego, tego hasła. Kolejnym problemem jest to, że pomimo tego, że użytkownik może nic nie wykonał, może nic nie, nie zrobił, nie potwierdził, może nawet nie chciał wykonać tej transakcji, otrzymuje już aktywne hasło. To znaczy, już w momencie przyjścia SMS-a hasło, które, które otrzymał, może zostać użyte do autoryzacji transakcji. No i w, takim, w ten sposób mamy znowu problem, że na przykład, jeżeli mamy jakiegoś operatora w sieci GSM i on sobie patrzy na nasze SMS-y, może zablokować takiego SMS-a i u, użyć go, jeżeli ma na przykład nasze dane uwierzytelniające, również użyć go do potwierdzenia transakcji i my nigdy się o tym nie dowiemy. Znaczy dowiemy się, będziemy, będziemy mieli mniej pieniędzy na koncie, tak? No tak, 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 tak. No. i teraz pytanie, to jest przykład jednego z SMS-ów, które pochodzą z jednego z banków w Polsce. Zresztą można się domyśleć jakiego. Jest tutaj bardzo dużo, dużo informacji, i pytanie, czy te informacje są właściwie potrzebne. Jak na przykład data transakcji? No właśnie dostałem SMS-a, właśnie chcę wykonać przelew. Właśnie dwie linijki wyżej mam aktualną datę. Czy potrzebuję tej daty transakcji? No jest to. Jest to ciekawe. Hasła marketingowe, tak? Czy wykonujemy przelew M transfer do M banku? Czy to z M banku? Czy to też jest nam potrzebne? No właśnie, siedzę przed komputerem, robię ten transfer. Chyba wiem, do jakiego banku jestem zalogowany jaki transfer chcę wykonać. Chyba, że nie robię ty, ale. Znowu, tak? To są jakby zdefiniowane numery telefonów, tak? Możemy sobie zapisać na przykład w telefonie, że te sms -y pochodzą z M-banku, tak? I to jakby rozwiązuje problem. A, natomiast jest tutaj jakby zużyte te, te znaki na, na takie trochę hasła marketingowe. Może M-bank czy, czy informacja z którego banku faktycznie byłaby przydatna, ale na przykład już M-transfer, no jakby nas w ogóle nie interesuje, tak? No, z, z, co tam? E, czy, czy, czy to jest taki typ konta, czy inny typ konta? E. Numer transakcji, tutaj są zdania podzielone. Tak? Niektórzy twierdzą, że numer transakcji jest zbyteczny, że nie powinno go tam być, bo przecież znowu siedzę przy komputerze, właśnie robię tą transakcję, więc no wiem, czekam tylko na tego jednego SMS-a. No tutaj możemy dyskutować, bo może to się nam łatwo, może być to użyteczna informacja z punktu widzenia użytkownika, że właśnie widzę, który, który kod mam podać. Tak? Jeżeli miałem kilka tych SMS-ów, to może się Zdarzyć tak, że, że muszę zobaczyć, która to była transakcja. Z drugiej strony, większość banków zezwala tylko na jedną sesję, tak? nie, nie pozwala otwierać z wielu sesji przeglądarkowych do, do jednego banku, nie pozwala nam otwierać wielu stron. No więc to też jest takie trochę dyskusyjne, ale, ale okej. Okay. No i kolejną kwestią to jest, czy faktycznie jest potrzebny numer źródłowego rachunku. W momencie ataku yy, no też nie jestem pewny czy to jest dla nas najważniejsze z którego faktycznie rachunku chcemy przelać pieniądze. Ważne jest że chcemy przelać pieniądze. Tak jeżeli pomyliliśmy się i nie z tego konta chcemy przelać no to prawdopodobnie yy, prawdopodobnie yy, może nie będziemy mieli yy, do, dostatecznego salda konta żeby wykonać ten yy, ten przelew albo no Tutaj ktoś mi zwrócił uwagę, że możemy się pomylić i próbować zrobić przelew z rachunku, z rachunku prywatnego albo z rachunku firmowego, i tutaj może nastąpić jakaś pomyłka, tak? No do tego masz historię, historię transakcji w banku, tak? Mhm. Mhm. No ale i tak nie potwierdzę żadnej transakcji w tym momencie, tak? Tak jak mówię, to jest jakby kwestia, kwestie sporne, tak? no Niekoniecznie musimy na przykład podawać operacja, numer, coś tam. Możemy na przykład dać jeden kropka, tak, bo ja tutaj do czegoś zmierzam w pewnym momencie i, i chodzi mi o generalnie optymalizację treści tego SMS-a, tak? Ale z SMS-u? <grytanie> Bazując na SMS-ie? No okej. Okay. Okay. Tak jak mówię, to są jakby informacje, które są dyskusyjne, czy dana informacja jest potrzebna, czy nie. Ja bym zaproponował pew, pewną modyfikację tego SMS-a na zasadzie upewnij się, że wykonujesz przelew na rachunek XXX. Z, y, na rachunek X na kwotę YY i hasło. Tak, No tutaj możemy dodać ewentualnie ten numer transakcji, tak, wciąż się zmieścimy, ale na przykład dla osób starszych, nie wiem, dla osoby, która ma y, 50 lat, tak? taka informacja będzie dużo jaśniejsza i czytelniejsza, że mam zweryfikować, co jest w tym SMS-ie, a nie na zasadzie, że, że mamy y, dużo informacji, z, Informacji marketingowych, także i tak naprawdę nie do końca wiadomo, do czego to służy. Tak? To też jest tak, że ta edukacja użytkowników SMS-owych jest no, znikoma. Tak? Oni nie do końca rozumieją, czemu oni muszą potwierdzić ten, tego, ten przelew. I w ogóle ta dyskusja wzięła się stąd, że pewnego dnia. Nie pamiętam niestety imienia ani nazwiska tej osoby, ale to była dość głośna sprawa na, na wszystkich portalach plotkarskich. Niebezpiecznik i, i zaufana trzecia strona, i tego typu. <grywa> <grywa> I pojawiła się dość spora dyskusja na temat tego, że pan wykonywał sobie przelew, potwierdził go i nagle stracił 40 tysięcy złotych. I teraz bank, zwrócił się do banku. No jak to się stało? No przecież no przecież nie robiłem tego przelewu. tak? Okazało się, że miał on zainstalowany malware na swoim komputerze, który podmienił mu dane. SMS przyszedł prawidłowy, tak. On nie wiedział, że on ma zwrócić uwagę. Tak? Dla niego już to było któryś przelew w ciągu dnia, więc wziął kolejny kod i wkleił go. tak? I bank oczywiście powiedział, że to no nie jest jego problem, tak, że. że to nie on odpowiada za komputer ofiary, tak? że to nie on ma chronić komputer ofiary przed wszelkiego rodzaju malwarem. Więc w tym przypadku wydaje mi się, że moglibyśmy również w tych SMS-ach edukować użytkowników, żeby upewnili się jednak. Tak? Bo zamieszczenie informacji na przykład gdzieś tam na stronie banku, że o tutaj te SMS-y przychodzą po to i po to i po to i po to, no nie gwarantuje nam tego, że użytkownik faktycznie wejdzie i zweryfikuje, że te dane są, są prawidłowe. Nie wiem, czy też zwróciliście uwagę, to też jest historia tam z portali produktarskich, że SMS-y od pewnego czasu są poprzedzone wykrzyknikiem. Zostało to zauważone, znaczy. Nie to, ale został wydany raport przez CER, który zauważył pierwsze ataki Kingsa lub Power To są prawdopodobnie dwie nazwy na ten sam malware, który służył do przechwytywania wszelkiego rodzaju kodów SMS. I oczywiście. To było około listopada 2013 zauważone takie pierwsze, pierwsze ataki. I oczywiście użytkownik, aby zostać zarażony, musiał przejść przez bardzo, bardzo prosty proces instalacji aplikacji, aby wejść w ustawienia, wyłączyć tam zaufane źródła i zainstalować aplikację, ale zdarzają się i takie osoby. Przed nimi ich sami nie obronimy, ale. Pomimo to od 2013 roku pojawia się właśnie ten wykrzyknik, ze względu na to, że ten malware był także zarządzany przez SMS-y. Czyli można było mu SMS-em wysłać konkretną komendę, co on tam ma jeszcze ewentualnie zrobić na tym telefonie. I podobno właśnie wykrzyknik powodował to, żeby powiedzieć malware'owi, że ma się usunąć. Więc banki nas chronią, nasze telefony przed ewentualnym malwarem. Taka kolejna mała dygresja nie wiem, czy kojarzycie taki, takiego pana Arni Swinnen. przepraszam, jeżeli przekręciłem nazwisko, przeprowadził on ciekawy research na temat właśnie tych wszystkich two Factor Authentication i wystartował, znaczy zgłosił ten swój bug, który znalazł jako w programie Bug Bounty. Polegało to na tym, że zamiast swojego numeru telefonu podawał numer telefonu płatny, tam 0700 coś nam i dostawał potwierdzenia z na przykład z Google'a, że, że no tutaj próbujesz się logować, tak, no i Google ściąga, z Google ściągało to tam jakieś 5 zł czy coś takiego. Pan dostał... Troszkę pieniędzy z Instagrama, troszkę pieniędzy z Microsoftu, natomiast Google powiedział, że no faktycznie jest taki błąd, ale oni tam mają jakiś inny system detekcji, który by zauważył, że, że e, upływa zbyt dużo, dużo pieniędzy, więc e, nie przyznał żadnej nagrody. Jednakże jestem, może nie zachęcam, nie zachęcam, ale może podczas jakichś tam testów penetracyjnych w bankach, może. Komuś się przyda informacja, że może warto sprawdzić, czy bank pozwala wysyłać dane na numery płatne. No i ostatnią taką metodą autoryzacji transakcji są aplikacje mobilne. Tutaj jednym z, mamy jakąś tam aplikację, którą wyprodukował bank, którą, którą zarządza bank, czyli tutaj jakby cała odpowiedzialność spada już na bank. Możemy zastosować jakiś tam certyfikat pinning, czyli możemy mieć jakąś tam pewność, że łączymy się z właściwym bankiem. I mamy także, co jest także przewagą nad kartami tan, to to, że widzimy najpierw informację na temat, widzimy najpierw informację na temat transakcji, którą chcemy wykonać, a dopiero potem dostajemy kod do autoryzacji takiej transakcji. Jednym z tutaj z dyskusyjnych rzeczy. To jest push notification, czyli takie powiadomienie na telefon, że, że no coś tam się dzieje w jakiejś aplikacji. No i teraz pytanie, czy ten push notification powinien, czy nie powinien zawierać jakichś danych związanych z transakcją? Moim zdaniem nie powinien i nie musi zawierać żadnych danych z tra transakcją, bo te push notification przechodzą przez tam serwery Google, czy tam Apple'a czy, czy czegoś tam, i y, oni tam mogliby to sobie rejestrować, ale tak naprawdę użytkownika interesuje tylko i wyłącznie fakt, że no. Telefon, że, że ma już informacje na temat transakcji, więc mógłby sobie je tam kliknąć i wyświetliłaby mu się e, informacja na temat transakcji i, i byłoby OK. E, natomiast powstaje kilka pytań, co jest tutaj jakby wymagane połączenie z siecią, tak? Żebyśmy dostali push notification, żeby była ta cała komunikacja z bankiem, żeby to nie było jakby znowu. E, Uwierzytelnianie, autoryzacja transakcji bez, bez żadnych tam powiązania z danym logowaniem. Możemy tutaj użyć jakiegoś wszelkiego rodzaju OTP generatorów, czyli one-time passwords, gdzie no przedstawiamy jakiś challenge z banku. Ten challenge jest przez nasz, naszą aplikację w jakiś sposób tam analizowany, wyświetlana jest z tego challenge'u numer konta, właśnie kwota, wszystkie tego typu informacje. No i wydawany, jeżeli wszystko się zgadza, możemy kliknąć i jest wydawany wtedy jakiś nam kod, który potwierdzi tą konkretną transakcję. I tutaj y, możemy się też po, posilić jakimiś QR-kodami na przykład, z, że bank wyświetli nam QR kod, więc nic nie będziemy musieli, e, nie, nie, nic nie musimy przepisywać e, i e, będziemy mieli taką informację na temat e, transakcji. Możemy też zastosować e, problem jest także tego, czy, czy na, jak zrobić na przykład bezpieczne logowanie offline w takiej aplikacji, czy, czy się w ogóle da. I y, oczywiście naj, jedną z najbezpieczniejszych metod byłoby po prostu uwierzytelnienie się w, y, w banku i, i pobranie tych wszystkich informacji z serwerów banków, jakie tam transakcje oczekują na, na potwierdzenie. Ale w przypadku właśnie tego OTP-generatora możemy także zastosować logowanie offline, gdzie na przykład ten sekret, na bazie którego jest wydawany kod PIN, jest zaszyfrowany i y, my musimy podać jakiś PIN, który tylko my znamy. Aby dostać się do tego, do tego klucza. Oczywiście teraz powstaje pytanie: no jeżeli ja ukradnę komuś telefon i zacznę łamać sobie ten, ten klucz, no to po jakimś czasie dostanę faktyczny klucz. Może tak być. Z drugiej strony możemy to także tak zaprojektować, aby ten klucz za każdym razem był poprawny, żeby był wydawany poprawny klucz, żeby transakcja był, była możliwość podpisania tej transakcji, ale dopiero na stronie banku, żeby. Te, po stronie banku, żeby ten, ten kod był weryfikowany. Mam nadzieję, że, że nie zamotałem za bardzo. No dobrze, to teraz tak? Nie, ja jak mnie nie zachęcam do robienia. A, tak, przepraszam. Pytanie jest, czy jest mądre rezygnacja z uwierzytelnienia tu faktor w bankach? Ja nie proponuję, żeby rezygnować z uwierzytelnienia tu faktor, tylko żeby to tu faktor było na naszym telefonie, tak? My nie dostajemy jako nijako e, informacji, nie wykonujemy przelewu, tak, na, na, w aplikacji, tylko mamy komputer i Aha. obok dostajemy push notification czy coś czyli, tam, że chce potwierdzić daną transakcję. Czyli tak? że chodzi o to, że to jest taka, taki jakby mobilny token, tak? Tak, taki mobilny okay. token, tylko że Rozumiem. mamy w nim jakby możliwość pobrania informacji na temat transakcji, którą chcemy wykonać, tak, pobierzemy kwotę, pobierzemy numer konta, pobierzemy wszystko, co jest nam potrzebne do, do wykonania danej do transakcji. W żadnym wypadku nie proponuję, żeby rezygnować z two factor authentication i, i przenieść się tylko i wyłącznie do, no, na korzystanie z aplikacji mobilnych. Czy są jeszcze jakieś pytania może do tej części? Ja mam pytanie, bo raz mówiliśmy o tym, żeby jakby zrobić tekst SMS-u bardziej przyjazny dla użytkownika, hmm. dla użytkowników nie wiem tam 50-60 plus. Teraz jest mowa o jakichś kuerach, jak ja miałbym nie wiem swoim. Jasne. Jasne. znaczy... To była jakby propozycja, jak możemy rozwiązać pewne problemy, tak? Możemy wciąż zachęcić użytkowników, żeby przepisywali te kody, ale jakby moja konkluzja jest taka, że mamy wiele różnych metod, tak? Jedne są lepsze, drugie są gorsze. Jakieś są plusy minusy danej metody, tak? No, Ciężko też sobie wyobrazić, żeby nagle zmusić wszystkich użytkowników, aby korzystali ze smartfonów. Tak? Na pewno znajdą się tacy użytkownicy, którzy będą korzystać z telefonów przed 10 lat. No i tutaj musimy jakby zastosować jakieś inne techniki autoryzacji transakcji. To jeszcze tak a propos tego. Mój ojciec mieszka i pracuje w Niemczech. W pewnym banku mają taki dziwny trochę system autoryzacji, który polega na tym, że Dostajemy taki specjalny token, w który wkładamy kartę, wpisujemy PIN do karty, mhm. a następnie ten token przykładamy w odpowiednie miejsce na monitorze. Okay. Na tym monitorze wychodzi na to, że tam się zmieniają. To znaczy, mi to pasuje na wyświetlanie 8 jakiegoś ciągu znaków. Mhm. I po tym czasie wyskakuje y, ciąg liczb, które trzeba dopiero podać. Mhm. Ok. No, czy to powiedzmy, co sądzisz o takim zabezpieczeniu? Wiesz co, jedyne czego mi brakuje w całej tej operacji, bo brzmi to całkiem powiedzmy użytecznie, tak, użytkownik no, może zostać tego nauczony i jest jakby to w pewien sposób, mamy ten drugi faktor bezpieczny. Jedyny problem jaki widzę, że nie ma tej informacji na tym urządzeniu, jaką transakcję potwierdza. Bo jeżeli malware na komputerze zmienił te informacje, tak, jeżeli zmienił numer konta, zmienił kwotę, tak, no to ty potwierdzisz i tak tą samą transakcję, tak? no bo on, on był gdzieś w środku, tak? on wysłał do banku inne informacje, przyszedł token, przyszedł ten kod potwierdzający czy to, to te 8-bitowe e, cyfry i e, znowu malware podmienia nam stronę banku, którą my widzimy, więc użytkownik będzie widział prawidłową, e, prawidłową treść, Token może być do tej transakcji, którą bank, do którą bank faktycznie otrzymał. No i tutaj jakby nie masz weryfikacji, co tak naprawdę autoryzujesz. Czy to jest przelew na 100 zł czy na 10 tysięcy, tak? No tutaj pomysł jest fajny, tylko dodałbym właśnie ten, ten element jakby potwierdzenia kwoty i numeru konta. Jeszcze jakieś pytania na tym chwilę? O, dobra, to teraz przejdziemy do bezpieczeństwa kart kredytowych, generalnie i kredytowych i debetowych. Tutaj jest też ciekawe pole do analizy, ponieważ z tego, co mówi się na portalach plotkarskich, nasze producenci kart wolą jakby płacić za incydenty niż produkować bezpieczniejsze karty i bezpieczniejsze rozwiązania, że im jest taniej zapłacić za jakiś incydent niż masowo zaczęcie produkowania bezpiecznych kart. Jednym z takich przykładów jest, są karty NFC, które są chyba w tej chwili bardzo, bardzo popularne. Klonowanie kart jest no, Możliwe, ale raczej moim zdaniem bardzo skomplikowane i, i ciężko osiągalne. Natomiast bardzo prostym atakiem jest takie proksowanie kart, jak ja to sobie nazwałem. I polega to na tym, że mamy jakiegoś naszego przyjaciela w autobusie, który sobie chodzi z naszym skanerem i przykłada, powiedzmy, paniom ten skaner jakoś tam do, do torebek. Tak? Może tam, nie wiem, mieć go z tyłu w kieszeni i tam sobie chodzić po tym autobusie. No z drugiej strony mamy drugiego kolegę, który jest w sklepie i który zapłaci aplikacją, znaczy zapłaci telefonem w tym sklepie. No i teraz odbywa się normalna transmisja danych, tak jakby w sklepie znajdowała się ta pani z autobusu, tak? No bo jakby proksujemy całą komunikację pomiędzy kartą a, a faktycznie terminalem płatności. Co jest ciekawe i co. Często też się spotykam, ludzie y, uważają, że jeżeli na przykład położą dwie karty y, na sobie, to są bezpieczni, bo, bo to wszystko jest, y, bo, bo już na przykład nasz telefon y, nie może tego odczytać, czy, y, czy na przykład nasz y, czytnik w autobusie wariuje, bo już nie wie, które, która karta to jest. Niestety to nie jest do końca prawda, bo te mądrzejsze i te używane przez. Y, przez ludzi czytniki mogą spokojnie zidentyfikować, z którą kartą chcą rozmawiać i kontynuować tę transmisję tylko z wybraną kartą. I to jakby jest całkowicie po stronie, po stronie tego, termina, tego urządzenia. Więc jednym z sposobów na, na pozbycie się jakby możliwości bycia okradniętym przez, przez kart, przez, przy użyciu NFC, to jest uszkodzenie karty. Tak naprawdę karta nasza składa się z. Z dwóch elementów, z anteny i z chipa, który, który służy właśnie do wymiany tej całej, tych wszystkich danych z terminalem. I możemy znaleźć, nie jest to proste, bo każda karta ma troszeczkę inaczej ułożoną tam antenę i chip, ale możemy znaleźć takie miejsce, gdzie właśnie ta karta styka się z anteną i po prostu zniszczyć no, naszą kartę, i, i odseparować ten chip od anteny. Kolejnym sposobem na, na tego typu ataki jest zastosowanie etui, czyli takich klatek Faradaya. To kosztuje jakieś tam 10 złotych czy, czy coś takiego i jest to tak naprawdę taka aluminiowe etui, które, no, możemy, do którego możemy włożyć naszą kartę, co dla na przykład firm związanych z bezpieczeństwem też może być fajnym gadżetem, żeby rozdawać gdzieś tam na konferencjach. Więc może, może któraś firma też się... <laughs> nie wiem, przypadkiem nie sprzedajemy tego, jeżeli... Ale, ale jest to też jakiś tam fajny pomysł. I do tego właśnie zmierzałem, że możemy także ustawić limity na kartach, gdzie po prostu ustawimy, że taka transakcja jest niemożliwa przy użyciu kart, przy użyciu transakcji zbliżeniowych i po prostu my też nie będziemy jakby z tego korzystać, no ale będziemy wtedy w 100% pewni, że też się nic nie stanie. Sam? Można przestać jeździć autobusem i wychodzić z domu, także polecam. Raz mi ktoś powiedział, żebym wyszedł z domu i złamałem rękę, Więcej, więc unikam, unikam jak tylko mogę. Teraz jest drugi raz. No dobrze, kolejnym kwestią to jest obciążanie karty, czyli możemy podać w jakimś sklepie, na przykład numer naszej karty, na tej ważności, tam imię, nazwisko, no i nasza karta zostanie obciążona w ten sposób jakąś tam płatnością. Możemy też podać numer CVC, to jest ten nasz numer z tyłu karty. Problem jest taki, że na przykład, jeżeli będziemy w sklepie i podamy naszą kartę do, do jakiejś tam pani, pani, która tam pracuje, ona może na przykład mieć kamerkę i zrobić sobie piękną odbitkę tego, co, co tam widzi, no i pójść do złego internetu, wpisać nasze dane i, i zrobić jakąś tam transakcję. Więc banki wymyśl, wymyśliły coś. Ta, może jeszcze zanim banki, to jednym z metod, które tam chyba Piotrek koniecznie na jakichś tam szkoleniach proponował, to było właśnie, żeby zaklejać ten, ten numer jakimś tam plasterkiem czy czymś tam, żeby nie było go widać. Później go jakoś widziałem rok, rok później i opowiadał: No tak, no ja miałem zaklejony ten, ten numer plasterkiem i chciałem zrobić płatność. Daje pani, pani tą kartę, pani bierze tą, tą kartę i mówi: O, coś się przykleiło i zrzuciła ten plasterek. Także. Yy, nie jest to najbezpieczniejsza metoda. Banki zaproponowały tak zwane czasowo generowane CVC. Ten CVC zmienia się co godzinę. Wiem, że przynajmniej jeden bank w Polsce oferuje takie, takie karty, gdzie no po prostu, żeby zautoryzować taką transakcję, no co godzinę mamy in, inny kod CVC, więc dając tą kartę naszą pani w sklepie, no możemy czuć się troszeczkę bardziej bezpieczni. Wydaje mi się, że Gatin wydaje takie karty. Jedynym problem z całą tą zabawą jest to, że CVC w transakcjach jest opcjonalny i decyduje o tym sklep. Czyli, jeżeli przynajmniej na świecie jest jeden sklep, który uzna, że CVC jest opcjonalny, no to nasz atakujący ma możliwość, znając tylko numer naszej karty i te wszystkie dane z pierwszej strony, wciąż ma możliwość obciążania naszych kart, no jakimiś tam kwotami. Także zabezpieczenia jakieś tam są tworzone, jednak wciąż nie są doskonałe i nie są dostosowane do, do naszych realiów. To teraz takie taki quiz, niestety wszystkie koszulki zostały wydane, nie żartuję, nie miałem żadnych koszulek, ale czy ktoś wie co to jest? Skimmer? Do kopiowania kart. Do autory... Dobra, dobra. Tam ktoś, ktoś dobrze powiedział, w każdym razie to się nazywa Imprinter credit card. I nie, nie mam niestety nie mam niestety wskaźnika nie widać mniej więcej myszkę. Tutaj są dwie śrubki. I do tych dwóch śrubek przy, przymocowujemy naszą, nasze dane naszej firmy. Jakieś tam wydrukowane, coś tam, że nie wiem, tam. E, e, Mariusz, Incorporation, coś tam, coś tam, coś tam. I tu na górze, o, e, dobra, i tu na górze. Zamieszczamy kartę naszego klienta. Na to kładziemy kawałek papieru, przejeżdżamy tym walcem, transakcja zakończona. Nie wiem, większość, znaczy wszystkie, właściwie, karty są wypukłe, jeżeli jeszcze nie zwróciliście na to uwagi. Wszystkie cyfry, imię, nazwisko jest wypukłe, więc to jest jeszcze jakby pozostałość tego, że w ten sposób można płacić. Ja w ogóle się o tym dowiedziałem po jakiejś tam historii, że to w Australii wciąż jest całkiem popularne do używania, także w Stanach Zjednoczonych, w Belgii, tak? No było kiedyś, ale już jakby całkowicie zostało... Tak? No właśnie, ale tak, jak, ale tak jak widzicie, nie jest potrzebny ani nasz podpis, ani jest potrzebny jakiś kod CVC, ani, ani nic takiego, wystarczy, wyprodukować sobie plastikową kartę z naszymi danymi, tak? Ciekawe ile to może kosztować, żeby, żeby wyprodukować taki plastik, który będzie imitował nasze dane. Jak tutaj bank zweryfikuje, czy ta transakcja faktycznie doszła do skutku, czy nie? No dobrze, to teraz świat poza Polską. Tutaj już trochę tak zachęciliśmy, Tak? Ja mam, jeszcze, ja mam jeszcze pytanie w sprawie tych kodów CVC, które trzeba było wpisywać. Mhm. Bo ja się spotkałem z usługą, która nazywała się 3D Secure mhm. i było coś takiego, że musiałem, żeby zrobić transakcję w internecie. To y, ta strona mnie przekierowała na y, zapytanie jeszcze o jakieś specjalne hasło do płacenia kartą w internecie, które było wydane przez mój bank. Tak, ale czy to jak, rozwiązuje ten problem. Ale jak widzisz, to jest wciąż opcjonalne, tak? bo to jest okay. jakby sklep o tym decyduje, i jakie zabezpieczenia do tej transakcji chce przyjąć. Jeżeli będzie przynajmniej jeden sklep, nie wiem, w Afryce, czy, czy jeden sklep w Szwajcarii, który będzie nie będzie wymagał tego wszystkiego, tak. No to wciąż może. Atakujący wciąż może wykonać dowolną transakcję swojego konta, tak? Znaczy, jest jeden bardzo dobrze znany wszystkim sklep, który tego nie robi. Znaczy to jest też częściowo, zdaje się właśnie takie mniej autoryzowane transakcje, są droższe dla sklepu, natomiast Amazon stwierdził, że chce, żeby ludziom było jak najprościej robić zakupy, w związku z czym nie wymaga takich rzeczy. No także nie, nie trzeba daleko szukać, duża korporacja. Tak? Ja, ja nie, nie widziałem tego. Wydaje, wydaje mi się, że jak zrobiłem przelewy, to, to trzeba było podawać, ale no nie chcę tutaj jakby polemizować. Możliwe, że, że tak jest. No nie przemy, tak? No wystarczy raczej bardziej kupowanie książek na czyjś kosz, tak? No dobra, to teraz takie trochę luźniejsze historie, które gdzieś tam zasłyszałem, ktoś tam mi opowiadał, gdzieś gdzieś widziałem. To jest bardzo fajna historia pomiędzy Rosjaninem Dmitrijem i, i bankiem TCS. Ja sobie tego pana tak mniej więcej wyobrażam, bo, bo to nie jest jakby jego oficjalne zdjęcie. Nie, nie, nie byłem w stanie znaleźć. Natomiast pan Dimitri dostał ofertę z banku na jakieś super tam ofertę na kartę debetową. No i tam poczytał, 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 no stwierdził, że mu się to jednak nie podoba. No i był zirytowany trochę, bo to chyba była tam czwarta czy piąta oferta w tym roku, więc postanowił... E Zrobić sobie żart z bankiem, no i zeskanował tą, tą, tą umowę, no i pozmieniał ją troszeczkę. Zmienił, że 0% odsetek, że 0 rubli za prowadzenie konta, że za każdym razem, jeżeli ktoś zmieni, jeżeli zostanie zmieniona umowa, to bank musi zapłacić 3 miliony rubli, jeżeli bank by zerwał umowę, 6 milionów rubli. No i ta sprawa tak sobie się toczyła, toczyła. No i pan miał kartę, tam zaczął ją obciążać, bo to była karta debetowa, zaczął ją obciążać. No i po dwóch latach bank się do niego odzywa, co się dzieje, nie spłacasz tych zadłużeń, no, no zaraz pójdziemy z tobą do sądu. A pan Dimitri powiedział, okej, okay, chodźmy do sądu. Sąd, yy, sąd orzekł, że po, musi oddać 19 tysięcy rubli. I pan Dimitri stwierdził, ok. Po czym poszedł do sądu i powiedział, że w umowie było, że jeżeli bank zmieni informację, jeżeli zmieni regulamin, to ma zapłacić mu ma mu zapłacić odszkodowanie. Tak się zdarzyło, że bank zmienił 8 razy. I teraz sprawa toczy się o 24 miliony rubli. Ta sprawa jeszcze niestety się toczy, ale trzymam gorąco kciuki, żeby, żeby wyszła, bo to tak naprawdę wychodzi, że banki no nie do końca czytają, czytają umowy. Pominąłem jeden mały fakt, że to było tak, że pan nie dokonał żadnego fałszerstwa, bo to było tak, że bank przysłał mu dwie kopie umowy, z czego miał obie podpisać, i one nie były podpisane w żaden sposób przez bank. Czyli w momencie, kiedy on wysłał tę umowę do banku, to była jego jakby propozycja tej umowy. Więc tu nie ma żadnego problemu, że on tam podrobił coś, czy, czy w, w tym stylu. Więc no, trzymam kciuki, żeby, żeby, żeby okazało się, że to e, wypaliło. E, to jest jakaś tam legenda, którą e, kolega mi opowiedział, że był, że był w Stanach, e, zabrał mu pieniędzy, poszedł do, do bankomatów, wypłacił pieniądze, e, wraca do Polski, patrzy, no, brakuje tam, nie wiem, powiedzmy, tysiąca złotych, no i nie wiedział, co się stało, zadzwonił do banku, żeby to wyjaśnić. No i tam pani nie bardzo wiedziała, co tam zrobić, jakoś tak się w końcu stało, że zadzwonił do właścicieli tych, tego konkretnego bankomatu, w którym, w którym wypłacał. Okazało się, że po tym, że jak w, wypłacił pieniądze, wyjął kartę, mógł wciąż nacisnąć przycisk i kontynuować transakcję. Znaczy, wybrać kolejne pieniądze. On o tym nie wiedział i odszedł od tego bankomatu. Ktoś podszedł i wybrał kolejne pieniądze w jego imieniu. Na szczęście ta sprawa, z tego co, co, co mi opowiadał, skończyła się tak, że, że dostał zwrot z tych pieniędzy, także nie było afery. Ale no, warto czytać, co się tam pojawia na tych wszystkich mądrych urządzeniach. Dla mnie Stany czy Kanada też są takim niesamowitym krajem, gdzie no w ogóle bardzo długo i wciąż są używane czeki, ale także przy płatności kartami kredytowymi czy debetowymi, jesteśmy proszeni tylko i wyłącznie o złożenie swojego podpisu. Nie ma tam żadnego PIN-u, nie ma tam żadnej innej autoryzacji. Wystarczy, że przesuniemy kartę dostaniemy paragon dostaniemy paragon, który zachowuje zachowuje sklep my go podpisujemy i to jest wszystko. Zawsze mnie ciekawiło jak takie, takie transakcje są jak takie transakcje są uwierzytelniane potem po, po stronie banku także zachęcam może kogoś do, do researchu i w następnym roku tak w ogóle no niesamowite moim zdaniem, bo to nawet nie jest tak, że i to jakby. I to tak wybiera, i to wybiera bank, tak? to, to jakby użytkownik, jeżeli użytkownik by miał, jeżeli użytkownik by miał ustawiony PIN, to ten, ta, 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 ta płatność, ten, ten, ten to urządzenie do płatności by zapytało o ten PIN, co prowadzi nas do kolejnej historii, że byliśmy kiedyś z, z kolegą w kasynie przez przypadek. I staliśmy tam sobie w kolejce, no i jak to w kasynie, przed wejściem trzeba wymienić pieniądze na żytony. No i przed nami szła pani, pani z Azji i podała swoją kartę, tam kasjer tam przejechał, no i tak patrzy, no nie wchodzi, no jeszcze raz, no nie wchodzi. Jeszcze raz. No, no, no tutaj pojawia mi się coś o PIN. A, PIN! 2372. <gryw> Także pani sobie po prostu podała numer PINu. Natomiast w momencie, kiedy my podeszliśmy i chcieliśmy zrobić to samo, no to już było troszeczkę bardziej skomplikowane, no bo tam coś tam o Security kiedyś słyszeliśmy. I chcieliśmy podać. No, pan chciał już szczerze, ale nie mógł tego, tego tej. Tej, tego urządzenia do płatności podać nam, bo ono po prostu było przymocowane do jego biurka i nie można było inaczej tego zrobić. Więc mój kolega się uparł i poszedł gdzieś tam jakimiś tam zapleczami wszedł tam do środka, poprowadzili go w końcu, żeby mógł wpisać swój pin. Także no stany nie są do końca czasami przygotowane na tego typu rzeczy. No dobrze, to ja bardzo dziękuję za uwagę. Tutaj mam, chciałbym podziękować kilku osobom: Pawłowi Dawidkowi, z którym dużo na, ten, na różne tematy związane z tą prezentacją dyskutowaliśmy, Pawłowi Goleniowi, który tak naprawdę zrobił świetną prezentację na confidence na temat właśnie autoryzacji transakcji i Krzysztofowi Kuchcie, który podzielił się ze mną kilkoma historiami. Także dziękuję bardzo. Czy są może jakieś jeszcze pytania? O, już, już, okej. Okay, dobra. Więc tak, chciałbym wrócić trochę jeszcze do tematu e, CVC. Trzeba mhm. zwrócić taką uwagę. E, to jest też coś, co powiedzmy tutaj są. Aha, się. Mogę mhm. mówić, na przykład. Albo. O, dobra, dzięki. I sytuacja wygląda tak, że mm, czytałem, przeczytałem o tym gdzieś, żeby e, kod CVC zdrapać. I to już było dawno temu. E, mi. Rzeczywiście przypomniało mi się, że jeszcze lat wcześniej miałem kartę, na której kod CVC był na zdrapce i on mi się po prostu zmazał. Także w pewnym momencie miałem problem z tym. Natomiast gdy chciałem to, chciałem powiedzmy, zrobić z nową kartą, już moim zdaniem, to że chyba zdrapka to był świetny pomysł. Taki kod powinno się moim zdaniem zapisać, sobie trzymać w kipasie, w telefonie czy gdziekolwiek. Z nową kartą nie jest tak łatwo, ponieważ ten kod jest wybity. Nie dość, że nie jest to zdrapka, to jak się próbuje zdrapać ten kod mimo wszystko, to on jest wybity i na tej karcie pozostaje. Także jakby ktoś, się, powiedzmy, kartę ukradł, to wciąż może powiedzmy, zobaczyć wpływ światła. Odmicie sobie. Dzięki. Tak, albo nawet jeżeli jest drapany, to wciąż może wykonywać transakcje w Amazonie. Czy... <ślesz> Jeszcze jakieś pytania, może? Proszę. possible in english my polish little bit but uh, you are talking about high security techniques but what i have seen examples in ukraine last year is the, the biggest one that we have it like has like something like 15 12 millions of clients so what they're doing now uh, to they produce cards with no name with, uh, and also there are like, like really written no name so there are no letters that you can push or like to use these techniques on others and there are also no requirements to put any passwords so you would like requirements to have additional cvv or transactions so like it's a market they sell so you, it so you don't everybody. have any authentication no on the cards there is nothing it can belong okay. to anybody and also you can go to itm and just put some sms code without card I To jest interesujące. Będzie ciężko podać mikrofon, ale. W ogóle są dwa modele bezpieczeństwa związane z płatnościami. Jeden model jest taki, że, że nie dopuszczamy do płatności takiej, która, która jest nieuczciwa, sfałszowana czy cokolwiek. A drugi jest taki, że wykrywamy, kto to zrobił. Yy, I karzemy go. Na przykład w Stanach jest tak, że, że bardzo dużo płatności się realizuje czekami. I ten czek yy, można yy, bardzo prosto sfałszować, no bo tych banków tam jest setki czy tysiące malusieńkich banków, w których każdy wydaje czek. Nie sposób znać wszystkie, jak wyglądają każde czeki. Więc metoda jest taka, że, że, że o ile yy, tam jakieś drobne przestępstwa typu morderstwo czy coś tam są przestępstwami stanowymi, o tyle fałszowanie czeków czy wszystkie rzeczy, fałszowanie pieniędzy i okolice, to są przestępstwa federalne, za które się idzie do federalnego więzienia, które jest dużo, dużo cięższe. No tak. Generalnie. Jest to jakieś rozwiązanie. I, 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 i z płatnościami w Stanach w ogóle jest takie podejście, że, że się to wykrywa i ten model, model y, y, tych płatności, y, y, tych kart, kart dotykowych, on właśnie na tym bazuje, że, że, że może nie jest istotne, że, 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 że nie jest tak istotne, żeby, żeby zapobiec temu, że jakaś karta zostanie obciążona, bo ktoś tam idzie z, z, z nośnym czytnikiem i, i, i kasuje tam transakcje do 50 zł od wszystkich w tramwaju. Ale o to, że, że, że jeżeli te, te zaczną spływać reklamacje, to będzie widać, kto to zrobił, tak? Bo ten czytnik jest zawsze związany z konkretną firmą, to nie są anonimowe czytniki, na które sobie każdy może. Pieniądze. A czy wiesz, może, jak jest właśnie z potwierdzeniem tych czeków? Bo dla mnie to jest naprawdę coś niesamowitego, że po prostu podpisujesz coś i wiesz, jest odłożone podpisanie. I, i potem jak się okaże, że jest bez pokrycia, to wtedy są poważne konsekwencje wobec tej. Wo, 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 wobec. No, no tak, ale on jest, jakby są finanse, tak? tylko, tylko nie ja go wydałem, tak? Mhm. Tylko. No na przykład, wiesz, no, ja podpisałem twój czek i co wtedy? Jak to zweryfikować? No idea, idea jest tak. Znaczy, idea ja mam potwierdzenie do, do swoich wystawionych, tak? O, czy. Mhm. No tak, no ale jeżeli bym na przykład pożyczył no, dwie karteczki, tak? No. To... To tak, jeszcze w gwoli uzupełnienia w kwestiach bezpieczeństwa kart, transakcji kartami kredytowymi. Istnieje taka funkcja o nazwie chargeback. W sytuacji, kiedy prawidłowy, prawowity klient wykryje nieprawidłową transakcję na swojej karcie, może zgłosić to do banku i z bardzo, bardzo wysokim prawdopodobieństwem ta, ta transakcja zostanie cofnięta. Generalnie, banki, no z tego co słyszałem chętniej zwracają pieniądze niż tam przyznają się do takich, no, że taka sytuacja miała miejsce, tak, bo no, to oznacza, że no, no nie jest to, niedobrze to wygląda marketingowo, tak, że, że o tutaj użytkownik tego banku został okradziony, po prostu zwróćmy mu te, nie wiem, 10-20 tysięcy, tak. Tam jeszcze jakieś pytanie było, czy historia. Wspominałeś o, tych atakach na karty zbliżeniowe, szczególnie chodzi mi o proxy. Mhm. To jest taki bardzo fajny atak, bardzo ciekawy. Często się o nim mówi, ale ja nigdy nie spotkałem się z tym, żeby ktoś go rzeczywiście użył. Czy ty słyszałeś o takich przypadkach, żeby ktoś rzeczywiście tego? To użył znaczy, że z są skuteczne? W Od, nie, nie. Badania, Szerze, szczerze mówiąc, nie słyszałem, żeby, żeby, ktoś użył. Bo tutaj jeszcze dochodzi taki, jakby, powiedzmy, yy, kwestia psychologiczna, tak? no, idziemy do sklepu gdzie są kamery, tak? wykonujemy transakcje, no i jest to jakiś tam sposób jeszcze możliwe do weryfikacji, tak? Nie słyszałem faktycznie, ale no jest taka metoda, metoda ataku. Podajcie tam... To może ja podam przykład, akurat nie do kart, ale bardzo popularne to było przy kradzieży nowych samochodów. A to jest dokładnie ta sama technika. No to tym bardziej. No dobrze, to jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia.